cześć i chwała bohaterom. Za chwilę godzina w Warszawie. To będzie godzina 17, u nas godzina 11 ze względu na różnicę czasu. Zapraszam na uroczystość. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, w szczególności pana konsula, pana Grzelczyka. Witam Kongres Polonii Kanadyjskiej pana Bartosza Chabrowskiego. Witam Juliusza Kirejczyka z żoną. I Koło Nadzieja Pań, Klub Polek, Gmina Pierwsza, Związek Polaków w Kanadzie. Witam z Józefa Piłsudskiego, czyli Grzegorz Waśniewski. Tak, także witam serdecznie wszystkich pozostałych gości, którzy są patriotami, którzy przyszli tutaj mimo tej pandemii, żeby wziąć udział w tej skromnej uroczystości. I za chwilkę, za minutkę rozpoczniemy godzinę W, czyli wybuch, rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Za 15 sekund godzina W. Godzina W. Parę słów przeczytam na temat powstania warszawskiego. Jesienią 1943 roku stało się jasne, że Polska nie zostanie wyzwolona spod okupacji niemieckiej przez wojska aliantów zachodnich, lecz przez Armię Czerwoną. Fakt ten niósł za sobą daleko idące konsekwencje polityczne. W tej sytuacji grupa oficerów Komendy Głównej AK skupiona wokół generała Leopolda Kulickiego, pseudonim Kobra, i Tadeusza Pełczyńskiego, pseudonim Grzegorz, zaczęła forsować koncepcję wywołania powstania w Warszawie, stolicy, która reprezentuje całość Polski i jej przyszłość. Kwestia decyzji o rozpoczęciu zrywu powstańczego pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik. W imieniu Towarzystwa Warszawskiego oraz obecnych tutaj Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Konsulatu Polskiego w Toronto i innych organizacji, a także żyjących oraz nieżyjących powstańców warszawskich oraz patriotów polskich, składamy pod tym pomnikiem katyńskim w Toronto hołd i bukiet kwiatów wszystkim tym, którzy zginęli lub zostali zamordowani 76 lat temu w Warszawie, w Polsce, w walce za Warszawę, za ojczyznę, za wolną i niepodległą Polskę. Więc konsul generalny, proszę bardzo, z rodziną o złożenie kwiatów. Nie swoją rodziną, ale rodziną. Dziękuję bardzo. Towarzystwo Warszawskie, prosimy bardzo.
Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Prosimy bardzo. Pani prezes Teresa. Poproszę Płomień Chabrowski o złożenie kwiatów w imieniu Kongresu, tak, Polonii. Tak, o okres Toronto. I proszę Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego. Pan Grzegorz. Poproszę koło Pań Nadzieja o złożenie kwiatów. I proszę pana Stanisława Woźniaka i z kolegą widzę. Dziękuję bardzo, prosimy o złożenie kwiatów. Skrzydło Warszawa. Dziękujemy serdecznie. Czy ktoś jeszcze może chce złożyć kwiaty? Prosimy bardzo, kolega. Janusz Niemczyk. Janusz Niemczyk i Marek Gołdyn. Prosimy bardzo. Goniec. Z Gońca, tak, Goniec. I Polonez. Dziękujemy. Kolejna rocznica i smutne wspomnienia. Dni klęski i chwały, co wciąż krwawią rano. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję Towarzystwu Warszawskiemu za zorganizowanie tej pięknej uroczystości i za zaproszenie. To miło w gronie polonijnym spotkać się tutaj dokładnie o tej samej godzinie, kiedy nasi rodacy w Polsce oddają hołd tym, którzy 76 lat temu chwycili za broń, żeby walczyć o swoją wolność, ale też o wolność całej Polski. Pamiętajmy też w tym roku o drugiej bitwie warszawskiej. W XX wieku mieliśmy dwie wielkie bitwy warszawskie. Ta w XX roku obroniła naszą wolność, wolność naszego kraju. Ta w 44 zachowała ducha wolności. I do dzisiaj jest symbolem tej siły polskiego narodu, który wolności nigdy nie porzuci. Marzę o wolności. Szanowni drodzy Państwo, w imieniu Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręgu Toronto, na ręce pana Mariana Kowalskiego składam serdeczne podziękowania za organizację tej tak ważnej dla nas, dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla warszawiaków uroczystości. Uważam, że pamięć nasza, pamięć o naszych wydarzeniach, pamięć o naszych uroczystościach jest częścią i wspaniale się wpisuje właśnie w tą naszą walkę w obronie dobrego imienia Polski i Polaków. I właśnie szczególnie teraz, gdzie pewne siły chcą nas utożsamiać z ruchem ultranarodowym, ultrafaszystowskim. Te hołdowanie i pamięć o tych wydarzeniach wydaje mi się szczególnie ważne. Także jeszcze raz serdeczne dzięki Towarzystwu Warszawskiemu
i wszystkim nam tutaj zebranych za to, że pamiętamy i mam nadzieję, że będziemy pamiętać i my, i nasze dzieci. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na parę faktów. Po pierwsze, jest to ostatni zbrojny zryw Polaków. I myślę, że tragiczny koniec powstania, który odbił się piętrem na naszym narodzie i do tej pory czujemy jego skutki, pozwolił nam, Polakom, wyciągnąć lekcję, że może lepszą drogą do uzyskania naszej wolności jest jednak udział niezbrojny. I to w latach PRL-u było bardzo wyraźnie widoczne. O ile partia i rząd komunistyczny strzelał do Polaków, to Polacy nie występowali zbrojnie. To, że powstanie warszawskie, pomimo tej hekatomby, jako Polska i Warszawa zapłaciła, ma wielkie znaczenie, to jest fakt, że bez powstania warszawskiego nie mielibyśmy tej zachęty, tej wielkiej zachęty do walki, do dalszej walki o wolność. Mnie to zawsze bardzo smuci, nie tylko mnie, ale członków całej rodziny Akowskiej, jak ludzie zaczynają krytykować powstanie warszawskie pod różnymi względami. I kiedyś mnie jeden reporter w Warszawie zapytał, dlaczego wybuchło powstanie. Ja miałem tylko dla niego jedną odpowiedź. Żeby zrozumieć, dlaczego powstanie wybuchło, trzeba tam było być. Dlatego niektórzy, co tak narzekają, że ten zrobił ten błąd i tamten błąd, nie powinni tego robić. Bardzo nam z tego powodu przykro. Chyba wszystko. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie Stanisławie. Bardzo najbliższym przyjacielem mojego ojca był żołnierz Ludowego Wojska Polskiego i on mi opowiadał taką historię, jak oni stali z drugiej strony Warszawy, patrzyli się, jak Warszawa się pali, doszło do buntu żołnierzy pierwszego pułku, drugiego, trzeciego pułku. Ten pan Międzybrodzki miał krzyż walecznych, miał virtuti militari i żołnierze rozrzucili pałatki i rzucali swoje odznaczenia bojowe. On miał to odznaczenie bojowe spod Lenino, był dwa razy ranny. I w ten sposób doszło do tego, że Berlin się przełamał, bo widzieli, że żołnierze, ci pierwszej dywizji Wojska Polskiego, ci, którzy walczyli pod Lenino, oni po prostu zaryzykowali w tym momencie swoim życiem, bo wiadomo, jak działał wtedy NKWD i informacja wojskowa. I w ten sposób do tego nieszczęśliwej pomocy lewobrzeżnej Warszawy doszło przy olbrzymich stratach. Ja to mówię dlatego, że to byli młodzi bardzo chłopcy. Dla nich nie było znaczenia, po której oni walczą. Przyszło tylko dlatego, że tam walczyli. Mówię to w imieniu pana Międzybrodzkiego i jego kolegów. Dwóch jego braci zginęło. No, nie w Warszawie, na Wale Pomorskim. Dwóch jego braci zginęło. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, mamy jeszcze jedną kombatantkę, panią Zofia Filejska. Prosimy o parę słów. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym spotkaniu. Słuchajcie, ja miałam tylko 10 lat, jak wybuchło powstanie warszawskie, więc dużo rzeczy pamiętam, dużo rzeczy już nie pamiętam, więc nie mogę wszystkiego wam przekazać, dlatego właśnie chciałam właśnie tylko powiedzieć, że byłam, brałam udział w nim, wyprowadzili nas, później wywozili nas do Oświęcimia, uciekliśmy z pociągu z rodzicami. Także historia jest dosyć bardzo długa i skomplikowana. Dziękuję bardzo. Ponieważ jestem starszą panią, nie byłam przygotowana, że będę przemawiać. Także dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Może przejdziemy teraz do śpiewania piosenek, paru piosenek powstańczych. Daj narodowi wytę Czechów, pierwszy młody duch, pracujący tu. Daj narodowi
Proszę o udział wschodzące gwiazdy broni. Liczę, no bardzo miło, że są młodzi liczę ludzie. Liczę na ubytków rzeczywiście, naprawdę, bo cała rodzina jest wspaniała, włącznie z mamą i tatą. Na broń. No, co znaczy rodzina, co znaczy no, wychowanie patriotyczne? Jednak rodzina to jest rodzina. No właśnie. Żebyśmy mieli takie rodziny, to byśmy błyszczeli, bo jak Polonii. Spróbujemy, ale zobaczymy, co wyjdzie. Na razie wychodzi panie, bardzo dobrze. Panie redaktorze, w ogóle polecam i gorąco rekomenduję całą rodzinę państwa Osowskich, prawda? Naprawdę. Ja potrzebuję takich strzelców młodych stowarzyszeń.